Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie witam na kolejnym wprowadzeniu do medytacji dla osób konsekrowanych i tych, którzy też z tego korzystają. Każdego z Was serdecznie pozdrawiam. Mamy dzisiaj uroczystość serca Pana Jezusa i o sercu Pana Jezusa będzie ta medytacja. Zachęcam, żeby korzystając z tego wprowadzenia, które teraz podam, zatrzymać się trochę. Ile masz czasu? 20 minut, pół godziny, może dłużej, może 45 minut, a nawet godzinę. Pobądź z Bogiem. Wybierz sobie takie treści, które Ci odpowiadają. Medytację zaczynamy znakiem krzyża. Wznieś oczy, poproś o Ducha Świętego, żeby Ciebie całego ogarnął. I treść tej medytacji jest z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 19, wersety od 31 do 37. To jest Ewangelia na uroczystość serca Pana Jezusa. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi pismo, będą patrzeć na tego, którego przebodli. Zapraszam, żebyśmy jako obraz do medytacji wybrali sobie albo obraz Jezusa Miłosiernego i z jego boku wypływająca krew i woda, albo obraz serca Jezusa, gorejące serce z ogniem u góry w koronie cierniowej. I to może być obrazem do naszej modlitwy. Prośba tej modlitwy, abym miał serce Boże, abym napełniał się sercem Bożym i miał je w sobie. I teraz kilka takich punktów, a bardzo konkretnie to będą trzy punkty. Pierwszy związany z Ewangelią, a drugi i trzeci z obrazami, które przed chwileczką podałem. I z Ewangelii zachęcam, żeby zatrzymać się na tych słowach, wypłynęła krew i woda. Z boku Jego wypłynęła krew i woda. Pan Jezus jest tym, który cierpi i wszyscy oglądają Jego cierpienie. Zobaczmy, że ten moment wiszenia na krzyżu, cały w krwi, wybiczowany, to jest, moje rany są widoczne. Wszyscy mogą mnie oglądać. Olbrzymie upokorzenie przez to, że wszystko jest jak na dłoni. Ma śmierć złoczyńcy. Został skazany przez prawomocny sąd. Został skazany przez najwyższego arcykapłana. Wszyscy odwrócili się od niego. Wszystko po kolei potwierdza, to jest fałszywy prorok, to jest zwodziciel. I ludzie w taki sposób patrzą na Jezusa. Krzyczeli precz, naśmiewają się. To wszystko Pan Jezus przeżywa, doświadcza tego na krzyżu wyszydzenia. I bądźmy w tym wyszydzonym sercu Bożym. Bądźmy w tym wyszydzeniu, którego Pan Jezus doświadcza, opuszczeniu. Robią to ludzie pobożni, robią to ludzie ultrapobożni, znający na pamięć całe Pismo Święte. Robią to ateiści, ci, którzy stoją dookoła, ci, którzy byli uzdrawiani przez Jezusa i doświadczyli Jego mocy. Teraz Go zdradzają, zapierają się Go. Jezus w tym wszystkim jest i nie łamie to Jego serca. Całe to doświadczenie powoduje, że On dalej jest w sercu Bożym. Popatrzmy na to w ten sposób, że Jezus łamany nie daje się złamać. Umiera, nie daje się złamać. Złamanie, czyli że ta miłość, którą darzył człowieka, jego serce, staje się sercem kamiennym. Nie dał się złamać, żeby miłość zamieniła się w nienawiść do tych, którzy to wszystko zrobili. Popatrz na to łamanie, którego ty doświadczasz i w którym też mamy zgodzić się na krzyż, swój krzyż naszego życia. Punkt drugi, obraz boku z obrazu serca Jezusa Miłosiernego.
z jego boku wychodząca krew i woda, strumienie miłosierdzia. Bądźmy w tym obrazie i popatrzmy, jak te strumienie mają pewien zasięg i naszym zadaniem jest być w tej łasce zasięgu dobroci Bożej, łasce zasięgu serca Bożego. To jest nasze powołanie, my to wybraliśmy, że będziemy o to dbali, że to będzie nasze ciągłe czuwanie, żebym był w tych strumieniach miłosierdzia. Ale co więcej, ślubowaliśmy jeszcze to, że do tego zasięgu Bożego miłosierdzia będziemy przyprowadzać ludzi. Że na tym będzie polegało nasze życie. To będą nasze zmagania, że ja chcę jak najwięcej ludzi zagarnąć w sieci Chrystusowe, czyli do strumieni miłosierdzia. Przyprowadzić tam, gdzie Jezus stoi i czeka. On też puka i nam w tej misji nam towarzyszy, to my idziemy za Nim, jesteśmy Jego towarzyszami. I to jest to działanie, które ma współgrać w naszym życiu. Popatrzmy na przybity bok z obrazu Jezusa Miłosiernego, to On ten bok odsłania. Mamy tam wchodzić pierwsi i z tym doświadczeniem być świadectwem i przyprowadzać kolejne osoby do miłosierdzia Bożego, do Jego serca. I trzeci obraz, trzeci punkt, to jest serce Boże według wizji świętej Małgorzaty Alacoque. To jest obraz serca gorejącego, czyli Duch Święty u góry, obraz, gdzie serce ma dookoła koronę ściernia. I możemy z każdy z tych, i jest przebite, jest też kropla krwi, możemy każdy z tych atrybutów odnosić do swojego powołania. Że nasze powołanie jest, ma być wpisane też w serce Boże cierpiące. I to się dzieje. To są nasze wspólnoty, to są grzechy naszych zgromadzeń, zakonów. To są różne niecności, które widzimy, które nas bolą. Różne rzeczy przeżywamy. Od ludzi, od zakonu, z różnych stron. I popatrz na tę koronę cierniową. Zjednocz się z tym. Proś o Ducha. Duch Święty, ten płomień oczyszczający, który ma być ogniem naszego działania, żebyśmy w cierniu nie tracili siły. Taka była droga apostołów. Cały czas tak musieli iść. Cały czas jakieś trudności. Mamy całe dzieje apostolskie. To jest jeden wielki ból, a jednocześnie jeden wielki ogień. I do tego jesteśmy wezwani. I ta kropla krwi, która wypływa z serca, to są też nasze trudności, które mamy jednoczyć z Chrystusem. Żebyśmy byli z Nim zjednoczeni. Serce Boże w moim sercu. Na to zjednoczenie serc. Jakoś popatrz. Przyjmij je, przytul Boże serce do swojego serca. I na koniec porozmawiaj o tym wszystkim z Panem Jezusem. Niech ta uroczystość serca Bożego zanurzy nas w Jego obecności, w Jego sercu. Serce z sercem. Jak przyjaciel z przyjacielem. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Cieszę się, że niektórzy trwają w grupkach dzielenia osób konsekrowanych, że to jest ku umocnieniu i niech to się dzieje. Dużo dobra się dzieje przez te grupki, tak? Słyszę z różnych stron. Trwajmy, umacniajmy się wzajemnie. Do zobaczenia z Panem Bogiem.